Rozdział 5 Robinson garncarzem wypiek chleba Robinson sporządza czółno zgoła nieużyteczne. Zostaje krawcem wycieczka morska śmiertelny strach. Gdzież to byłeś, Robinsonie? Żniwa przyniosły mi plon tak obfity, że mogłem zasiać przeszło morgę pola. Uprawiłem przeto w pobliżu domu dwa łany i otoczyłem je kołkami, które jak wiedziałem puszczają korzenie. W ten sposób spodziewałem się w ciągu roku uzyskać żywopłot niewymagający naprawy. Praca ta trwała przez trzy miesiące, gdyż przypadła po części na porę deszczową, a ulewa zatrzymywała mnie przez kilka nieraz dni w domu. Nie próżnowałem i w takich jednak razach. I dumałem, jak zdobyć naczynia gliniane, garnki, miski i tym podobne rzeczy, podwójnie teraz potrzebne z uwagi na wypiek chleba. Podczas wycieczek natrafiłem poprzednio już na glinę i spory jej zapas miałem w domu. Jąłem ją tedy ugniatać i niebawem sporządziłem mnóstwo dziwacznych, krzywych, szkaradnych, a wymyślnych naczyń. Wiele z nich zapadło się od własnego ciężaru inne popękały i rozsypały się, gdyż zbyt szybko wystawiłem je na słońce. Inne wyschły z pozoru, jak należy, rozpadły się jednak za pierwszym dotknięciem. Słowem po dwumiesięcznych wysiłkach uzyskałem tylko dwa koślawe twory, które nazwałem dzbanami. Ale nie uznałby ich za to żaden rozsądny człowiek. Przy tym zajęciu gadałem wciąż do pola, by go nauczyć mówić. Nawykł do swego imienia, a gdy po raz pierwszy zawołał Biedny, biedny Robinsonie, nie mogłem powstrzymać łez, słysząc ludzkie słowa wypowiedziane innym niż mój własny językiem. Słońce robiło, co mogło dla moich garnków, susząc je i czyniąc twardymi. Brałem je ostrożnie w ręce i wkładałem w kosze przysposobione na te arcydzieła. Wolną zaś przestrzeń wypełniałem słomą. Potem stawiałem je w suchym miejscu, przeznaczając na zboże lub gdyby się powiodło na mąkę. Duże naczynia wypadły źle, natomiast lepiej się przedstawiały małe garnuszki, talerze itp. przedmioty, które ustawiałem pięknie na półkach. Niestety nie było ich można używać. Dotychczas suszyłem tylko w słońcu naczynie, dlatego też nie można w nie było wlać płynu ani postawić na ogniu. Przypadek dopiero przyszedł mi z pomocą. Pewnego dnia upiekłem sobie jak zwykle kawałek mięsa na drewnianym rożnie, a rozgarnąwszy potem węgle, zobaczyłem pośród nich skorupę jednego z mych garnków. Była ceglasto czerwona i twarda jak kamień. Uradowany wielce powiedziałem sobie, że jeśli ogień może tak uczynić ze skorupą, to wypali też na kamień cały garnek. Zacząłem rozmyślać, jakby urządzić ognisko dla wypalania garnków. Nie miałem pojęcia o piecu garncarskim, ani też sztuce polewania naczyń glejtą ołowianą. Ustawiłem wtedy jedne przy drugich, kilka dzbanów i garnków, poukładałem mniejsze na większe. Pomiędzy nimi w koło i na wierzchu zgromadziłem dużo drzewa i podtrzymywałem ogień, aż naczynia rozjarzyły się do czerwoności, widząc z radością, że żadne z nich nie popękało. Żar taki utrzymywałem przez pięć czy sześć godzin, aż spostrzegłem, że powierzchnia jednego zaczyna się topić. Zmniejszyłem wtedy ogień. Garnki zaś przybrały barwę ciemniejszą i przy coraz słabszym żarze zaczęły zwolna ostygać. Czyniłem to powoli, z obawy by nie popękały i tak zeszła mi noc. W ten sposób uzyskałem pewną ilość dobrych, użytecznych dzbanów i garnków. Ostatni zaś z nich miał nawet całą powierzchnię okrytą szkliwem. Odtąd nie zabrakło mi już naczyń glinianych. Nie były tylko zbyt kształtne, ale cieszyłem się nimi. Przez dni kilka szukałem kamienia przydatnego na moździerz dla utłuczenia zboża, bo głazy mej groty były to twory piaskowcowe. Gdybym ich więc użył, miałbym tyleż piasku, co mąki. Nie miałem odwagi jąć się urządzenia młyna. Z konieczności poprzestałem na moździerzu drewnianym. Przy pomocy topora i siekiery wyciąłem pień tak wielki, jaki tylko przytoczyć zdołałem i wydrążyłem go węglami. Podobnie jak dzicy wypalają swe czół nazwane kanu. Łatwiej już poszło z ciężkim tłuczkiem z drzewa żelaznego i z wielką radością przywlokłem do groty moździerz, czekając ze zdwojonym utęsknieniem żniw, które mi miały dostarczyć mąki na chleb. Namęczyłem się dobrze nad obmyśleniem sita, ale sporządzenie jego nie kosztowało mnie tyle trudu, co sporządzenie moździerza, gdyż użyłem na to rzadkiej tkaniny szalików marynarskich, jakie znalazłem pośród bielizny. Należało pomyśleć teraz o wypieku, bym nie został wstrzymany w robocie, gdy mąka będzie gotowa. Miski sporządziłem łatwo z gliny. Trudniej było jednakże urządzić piec. Po długich namysłach poradziłem sobie w ten sposób, Sporządziłem kilka wielkich mis, mających dwie stopy średnicy, a dziewięć cali głębokości i wypaliłem je należycie. Gdy przyszło do pieczenia, rozpaliłem wielki ogień na kominie zbudowanym z cegieł własnej roboty. Gdy się należycie rozgrzała blacha, odgarnąłem na bok węgle, ułożyłem bochenki i nakryłem je owymi misami. Potem zaś nasypałem wokoło i na wierzch jarzących węgli, by utrzymać ciepło i podnieść je jeszcze nawet. Z biegiem czasu nabyłem wielkiej wprawy w tym piekarstwie i mój jęczmienny chleb mógł zyskać ogólne uznanie świata. Na takich pracach zbiegła mi większa część trzeciego roku pobytu na wyspie. Uprawiałem też gorliwie ziemię, gromadziłem ziarno, a uszczyłem je w twardych od pracy rękach, gdyż nie pomyślałem dotąd o klepisku i cepie. Miałem teraz tyle zboża, że konieczne okazało się powiększenie spichrza. Ostatni zbiór dał mi około dwudziestu korców jęczmienia i tyleż lub więcej ryżu, co mogło starczyć na całoroczne wyżywienie. Mimo tego zajęcia, nie przestawałem myśleć o lądzie dostrzeżonym z przeciwległego wybrzeża wyspy i marzyłem by się tam dostać. Jeśli był to, jak sądziłem, kontynent, mogłem tam znaleźć ludzi, a przeto również środki powrotu do ojczyzny. Pod wpływem tych myśli, odszukałem łódź leżącą na tym samym miejscu, gdzie ją w dzień rozbicia wyrzuciła burza. Gdybym ją mógł naprawić i spuścić na wodę, byłbym w stanie podjąć podróż dłuższą, może nawet do Brazylii. Wyciąłem wtedy w lesie dźwigary i walce i zawlokłem je do łodzi, zdecydowany obrócić leżący dnem do góry statek, a potem naprawić. Całe dwa tygodnie zmarnowałem na tę bezużyteczną pracę, zanim się przekonałem, że sił mi nie starczy. Mimo to nie zaniechałem planu. Odgrzebałem po jednej stronie piasek, sądząc, że podczas przypływu łódź przechyli się sama na bok. Ale leżała dalej na miejscu, a nie było sposobu zbliżyć jej do wody ni na cal. Chociaż trud mój był bezowocny, nie ustawała tęsknota za stałym lądem. Postanowiłem tedy zbudować kanu, czyli pirogę, które to statki robią dzicy okolic podzwrotnikowych, wydrążając ogniem pięć drzewa. Powiedziałem sobie, że jeśli dzicy dokonują tego bez wszelkich narzędzi, mnie się musi powieść tem łatwiej. Niestety, znowu zapomniałem, że statek taki musi zostać spuszczony na wodę. Za siły jednego człowieka podołać temu nie mogą. Myślałem tylko o tym, jak przepłynę 45 mil morskich dzielących mnie od lądu, zaś nie brałem zgoła pod uwagę, w jaki sposób przeciągnąć łódź 45 węzłów po piasku wybrzeża. Jak głupiec przystąpiłem do roboty, marząc o bliskim wyzwoleniu. A ile razy nachodziły mnie myśli o trudach transportu lądem, powtarzałem sobie, jakoś to będzie. Nie trap się, Robinsonie, zrób tylko czółno, a reszta przyjdzie sama. Ściąłem tedy cedr tak wspaniały, że chyba sam Salomon nie używał lepszych na świątynię pańską. O średnicy przeszło pięciu stóp przy ziemi, a czterech stóp i ośmiu cali w wysokości stóp dwudziestu dwóch. Zużyłem dwadzieścia dni, zanim go położyłem, a czternaście dni na odrąbanie korony i konarów. Miesiąc upłynął na obróbce kloca w coś na kształt łodzi. Zaś przez trzy miesiące drążyłem jego wnętrze bez ognia, jedynie za pomocą siekiery, dłuta i młotu. Sporządziłem na koniec wspaniałą pirogę tak obszerną, że pomieścić mogła dwudziestu sześciu ludzi. Ukończywszy swe dzieło, spojrzałem na nie z dumą i radością. Ileż mnie kosztowało trudu? Ile ciosów siekiery? Gdybym zdołał spuścić ten statek na wodę, ręczę, że podjąłbym najszaleńszą pod słońcem podróż, jaką odbył człowiek od czasu istnienia żeglarstwa. Niestety na niczym spełzły wszelkie wysiłki łódź leżała w odległości stu metrów od brzegu, a w dodatku droga do strumienia wznosiła się na pewnej przestrzeni w górę. Nie bacząc na to, skopałem ten kawał drogi na poziom równy. Nadludzki trud tej pracy był mi niczym. Oceni to każdy, kto wie, co znaczy nadzieja oswobodzenia z długoletniej niewoli. Gdym jednak skończył, wszystko okazało się daremne, a łódź leżała dalej, jak skała wrosła w ziemię. Zmierzywszy dokładnie odległość, postanowiłem wykopać dok, czyli kanał, by zbliżyć wodę do łodzi, skoro nie dało się uczynić odwrotnie. Zacząłem pracować. Ale rozważywszy głębokość wykopu i masę ziemi, jaką bym musiał wybrać, Doszedłem do przekonania, że potrwałoby to 10 do 12 lat, gdyż brzeg był tak wysoki, że trzeba by u wylotu kanału pogłębić go na 20 stóp co najmniej. Przygnębiony strasznie odstąpiłem w końcu od przedsięwzięcia, poznawszy zbyt późno, niestety, że nie należy rozpoczynać niczego przed obliczeniem kosztów i swych własnych sił oraz zdolności. Podczas gdy pracowałem nad budową czółna. Nadszedł koniec czwartego roku mego pobytu na wyspie. Uczciłem te rocznice jak poprzednie modlitwą i rozmyślaniem. Mieszkałem już tak długo na wyspie, że różne przedmioty zabrane z okrętu uległy zużyciu. Pośród nich zaś przede wszystkim odzież moja, z której zostały tylko łachmany. Musiałem pomyśleć o sporządzeniu innej. Pośród uratowanej odzieży marynarskiej znalazłem kilka ciepłych płaszczy strażniczych, których nie mogłem tu nosić skutkiem gorącego klimatu. Teraz postanowiłem sporządzić sobie z nich krótką kurtkę i kamizelkę. Uczyniłem co mogłem, mimo to jednak strój wypadł fatalnie. Celem uzyskania spodni, jąłem się innego sposobu. Suszyłem dotąd zawsze starannie na słońcu skóry ubitej zwierzyny i przechowywałem je w domu. Wiele z nich stwardniało na kamień i nie mogłem ich użyć, inne zaś pozostały miękkie i te mi się przysłużyły wielce. Przede wszystkim zrobiłem sobie stożkowate nakrycie głowy z długowłosej skóry lamy, nieprzepuszczającej deszczu. Dokonawszy tego dzieła, uszyłem kompletne ubranie ze skór lamy i kozy. To jest luźny kaftan i sięgające do kolan spodnie. Winienem nadmienić, że robota krawiecka wypadła okropnie bo jeśli byłem lichym cieślą, to stokroć jeszcze mniej posiadałem uzdolnienia w tym właśnie kierunku. Mimo to owo ubranie skórzane oddało mi wielkie usługi. Wiele trudu i chytrości zużyłem na zrobienie parasola. Poznałem już w Brazylii, jak jest użyteczny. Tu zaś słońce dogrzewało jeszcze silniej, a także deszcze trwały dłużej i były gwałtowniejsze. Z wielką biedą wynalazłem mechanizm pozwalający zamykać i rozpinać parasol, i wykończyłem go jak należy. Ale trud opłacił się sowicie, bowiem miałem teraz ochronę, która pokryta kozią skórą nie dopuszczała ani promieni słońca ani strug deszczu. Na ogół biorąc, żyłem wygodnie i czułem zadowolenie. Ograniczyłem swe pragnienia, a los zdałem w ręce ojca w niebiesiech. Z całym spokojem patrzyłem w przyszłość, gotów przyjąć wszystko z jego ręki. Śmiało rzec mogę i czułem się teraz szczęśliwy. O przynajmniej o wiele szczęśliwszym niż dawniej. Minęło znowu lat pięć bez szczególniejszych wydarzeń. Uprawiałem rolę, zbierałem plony, suszyłem winogrona, wałęsałem się ze strzelbą po całej wyspie, w końcu wyciosałem sobie drugą pirogę, ale oczywiście dużo mniejszą, dla spuszczenia której przyszło mi wykopać kanał szeroki na stóp sześć, na cztery głęboki i pół mili angielskiej długi. W czółnie tak małym nie sposób było puszczać się na ląd stały, to też wybiłem sobie z głowy to pragnienie i było mi z tym dobrze. Zamiast tego. Umyśliłem objechać moją wyspę wokoło i w tym celu starannie przysposobiłem statek do drogi. Ustawiłem maszt i sporządziłem żagiel z zapasowego płótna schowanego w magazynie. Próbna jazda wypadła świetnie. Uzupełniłem jeszcze czółno schowkami na zapas żywności i amunicję, a oprócz tego umieściłem w tyle przyrząd pozwalający na zatknięcie parasola dla ochrony przed słońcem. Przysposobiwszy się w ten sposób, wniosłem do na dwa tuziny bochenków chleba, naczynie z prażonym ryżem, dzban wody, pół kozy oraz dwa płaszcze strażnicze, mające mi służyć za pościel i kołdrę. Dnia 6 listopada, szóstego roku mego panowania, czy też lepiej może niewoli, ruszyłem w drogę, zaopatrzywszy wpierw me wierne zwierzęta domowe w pasze i wodę. Podróż potrwała dłużej niż sądziłem wyjeżdżając. Wyspa była niewielka, ale po stronie wschodniej miała wielką rafę skalną, sięgającą w morze na dwie mile angielskie, zakończoną ławicą piaskową, w której część widzialna miała jeszcze pół mili długości. To też opłynięcie tej przeszkody zabrało mi sporo czasu. Ujrzawszy rafę, chciałem w pierwszej chwili wracać raczej niż się tak daleko ważyć na pełne morze, zwłaszcza że nie miałem pewności, czy mi się uda szczęśliwie wrócić. Osadziłem tedy łódź na kotwicy, sporządzonej z okrętowego żelaziwa i wyskoczywszy na ląd ze strzelbą w ręku, wszedłem na wzgórze, z którego mogłem zobaczyć rafę w całej długości. Przy tej okazji zauważyłem silny prąd w kierunku wschodnim, który przepływał tuż obok ławicy. Gdybym się weń dostał, niewątpliwie czułno moje pomknęłoby na pełne morze. To też złożyłem dzięki Bogu, który mnie skierował na to wzgórze. Po drugiej stronie wyspy. Biegł taki sam pas prądu, a piana szumiała u brzegu. Całe dwa dni spędziłem tu, gdyż zerwał się wiatr wschodni, wprost przeciwny prądowi, tak, że wzdłuż rafy powstały wielkie fale, a nie było sposobu ich wyminąć. Trzeciego dnia morze i wiatr ścichły. Toteż ruszyłem dalej. Ale zaledwo dotarłem na koniec rafy i byłem o długość czółna oddalony od ławicy. Porwał mnie prąd wartki, niby spotkoła młyńskiego pędzący i porwał mnie ze sobą. Nie było wiatru dla mego żagla. Na nic się nie przydało wiosłowanie. Zdjęty wielkim przerażeniem, myślałem, że oba prądy wokoło wyspy płynące muszą się gdzieś łączyć dalej i że los mój jest przypieczętowany raz na zawsze. Wypędzony na pełne morze musiałem zginąć niechybnie. Nie miałem nadziei, że spotkam się z pomocą i ratunkiem. I rozmyślałem, że umrę. Wprawdzie nie od rozszalałego żywiołu, bo może było spokojne, ale powolną śmiercią z głodu i pragnienia. Ubiłem przed odjazdem na brzegu dużego żółwia i zabrałem do łódki. Zaczerpnąłem też świeżej wody. Cóż to jednak znaczyć mogło wobec niezmiernej dali oceanu? O tysiąc mil od jakiegokolwiek lądu? Poznałem teraz, jak łatwo jest Bogu pogorszyć jeszcze stokrotnie niedole człowieka. Pusta. Bezludna wyspa moja wydała mi się naraz przybytkiem szczęśliwości, i zacząłem marzyć, że tam kiedyś dotrę. Zalany łzami, wyciągnąłem do niej ręce i zawołałem: O ty przecudowna pustelnio moja, biada mi, już cię więcej nie zobaczę! O ja nieszczęsny, cóż mnie za okropności czekają! Oddałbym był wszystko za możność dotknięcia stopą tej tak często przeklinanej ziemi. Człowiek poznaje wartość rzeczy dopiero po ich utracie. Trudno wysłowić mój strach i rozpacz. Niesiony coraz to dalej, pracowałem co sił wiosłami, by wyprowadzić łódź z prądu, ale wszystko było daremne. Około południa zerwał się lekki południowo-wschodni wiatr. Odetchnąłem po trosze. Zwłaszcza, że wiatr przybierał na sile, i zadał w końcu ostro. Oddaliłem się już bardzo od wyspy i przy mglistym dniu byłbym podwójnie stracony, gdyż nie posiadając kompasu, straciwszy ląd z oczu, nie wiedziałbym dokąd płynąć. Na szczęście powietrze było czyste. Rozpostarłem przeto żagiel i skierowałem, ile można było, ku północy. Po chwili poznałem z koloru wody, że zaszła w prądzie zmiana. Mętna przy silnym prądzie oczyszczała się w miarę jego słabnięcia. Niezadługo spostrzegłem po stronie wschodniej kilka skał, na których prąd się dzielił ramię główne szło ku południowi, boczne jednakże, odparte od tychże skał, płynęło zaraz ku północy. Rzuciwszy niebu dziękczynienie, odetchnąłem z ulgą, gdyż ten prąd, łącznie z wiatrem południowym niosącym mnie wprost ku wyspie, tylko o dwie mile dalej niż rozpocząłem jazdę, był mym ocaleniem. Woda uspokoiła się po chwili. Wiatr mi został wierny, to też po godzinie wylądowałem w małej zatoce po stronie północnej. Wyskoczywszy z łódki, padłem na kolana i zaniosłem do Boga podziękę za ratunek. Potem wyciągnąłem łódkę na brzeg i ległem spać. Zbudziwszy się po południu, postanowiłem wracać pieszo, gdyż nie miałem odwagi ryzykować ponownie podróży morzem. Chcąc zabezpieczyć łódkę, popłynąłem wzdłuż brzegu i napotkawszy ujście rzeczki, zajechałem tam. W zacisznym miejscu umocowałem mój statek i ruszyłem na ląd dla zbadania, gdzie jestem. Ze strzelbą tylko i parasolem szedłem w głąb wyspy, a okolica zaczęła mi się wydawać coraz to bardziej znana. Po krótkim czasie spostrzegłem, że idę wprost ku swemu letnisku, i dotarłem też doń przed zapadnięciem zmroku. Przelazłszy płot, ległem spoczywać, a znużenie sprowadziło na mnie zaraz sen. Każdy z czytelników tej prawdziwej opowieści. Pojmie chyba me przerażenie, gdy nagle zostałem zbudzony głosem wołającym wyraźnie me imię. Robinsonie Cruzo! wołał ktoś. Gdzieżeś to byłeś, Robinsonie Cruzo? Wyczerpany długim wiosłowaniem i drogą pieszą, nie mogłem od razu zebrać zmysłów i byłem pewny, że śnię. Ale powtarzane ciągle te same słowa wróciły mi w końcu przytomność. Skoczyłem przerażony na równe nogi, ale otarłszy oczy. Ujrzałem mego pola, siedzącego na płocie. Poznałem zaraz, że to papuga mnie wołała, gdyż przemawiałem do niej tym samym tonem. Ptak stał się z biegiem czasu tak pojętny i przywiązany, że mi siadał na palcu i tuląc głowę do mej twarzy, powtarzał przymilnie. Biedny Robinzon, gdzież to byłeś, Robinzonie Kruso”. Co robiłeś, Robinzonie Cruzo? Skąd wracasz? I tym podobne wyrazy. Mimo że wiedziałem już, iż mnie wołała papuga, nie mogłem się uspokoić i łamałem sobie głowę nad pytaniem, czemu tu przyleciała właśnie. Uradowany widokiem wiernego przyjaciela, podałem palec, a Pol siadł na nim zaraz, pytając dalej, gdzie był biedny Robinson Cruzo, co robił i skąd wraca. Zupełnie jakby się radował mym widokiem. Pogładziłem czule papugę i zabrałem ze sobą do domu. Odeszła mnie ochota do podróży w celach odkryć. Zmuszony zaś do podjęcia różnych prac domowych, znalazłem dość czasu na przemyślanie minionego niebezpieczeństwa. Radbym był mieć mą pirogę na tej stronie wyspy, jednakowoż nie śmiałem wystawić się na prąd, który musiał istnieć również i po stronie zachodniej wyspy. "Musiałem tedy zrezygnować na razie z posiadania czółna, na sporządzenie którego tyle zużyłem pracy i czasu."